Rwałam dziś rano czereśnie, ciemno-czerwone czereśnie. W ogrodzie było cierpliwie, słonecznie rośnie i wcześnie. Jeszcze raz proponuję gorące brawa, proszę Państwa, to były Rajskie Nutki! I tak sobie znakomicie to wszystko przypominam, bo wiecie co, dziś, wczoraj tworzyliśmy tutaj program tej naszej wielkiej muzycznej, artystycznej, rodzinnej uroczystości i tak sobie przeglądam, mówię, Boże, przecież w ubiegłym roku Rajskie Nutki również były na otwarciu, również zagrały jako pierwsze.
I jak to się przełoży, szanowni państwo, oczywiście na nagrodach, no to zobaczymy, jakie miejsce. To jest jeszcze owiane wielką tajemnicą. Na pewno reskinutki są gdzieś tutaj blisko, na pewno są laureatami. Wobec tego, proszę państwa, bo przecież wystąpiły. Dzisiaj wszyscy uczestnicy, którzy są tutaj zaproszeni na tą galę, a nawet ci, którzy nie są, moi drodzy, są już świadkami tego, że otrzymali jakąś nagrodę, wyróżnienie, bo jurorzy mieli niemały tutaj orzech do zgryzienia. A skoro mówimy o jurorach, rozmawiamy o jurorach, to już szybciutko poproszę tutaj na scenę moją drogą przyjaciółkę, panią Ludmiłę Małecką, przewodniczącą jury tegorocznego festiwalu, 10, moi kochani. Dobry wieczór, chciałabym powiedzieć, ale mówię państwu dzień dobry panie dyrektorze, dziękuję, nareszcie jestem wyższa od kogoś, to mnie bardzo cieszy. A to nie jest trudne, wie pani. Dzień dobry państwu. To wobec tego to i ja powiem również dobry wieczór, dzień dobry, czy jak to woli, proszę, mamy piękną, słoneczną majówkę, a my jesteśmy w Domu Kultury właśnie, więc witam serdecznie jako gospodarz tego obiektu. Dzień dobry. Dyrektor Domu Kultury właśnie, Marek Czarnuch. Oczywiście jesteśmy w niezwykle gościnnym Domu Kultury i tutaj wielki szacuneczek i wielkie szapoba. Przede wszystkim dla pana, panie dyrektorze, także dla pana ekipy, która jest niezawodna, fenomenalna i wspaniała. Wielkie brawa. Wobec tego pozwolę sobie tylko powiedzieć, bo skoro ekipa to oczywiście ekipa, która tutaj, że tak powiem, mocno wspiera naszą akcję. Są to pracownicy Domu Kultury, ale także i wolontariusze. Takim wolontariuszem na przykład jest i zacznę tutaj od Michała, który właśnie nam tutaj ogarnia scenę. Jest pani... Jest pani Karolina, która jest odpowiedzialna za nasz wizerunek tutaj, czyli za to wszystko, co tu się pięknie dzieje, to dekoracje, wizualizacje i wszystko, co sobie państwo tutaj was otacza. Jest pani oczywiście Angelika. Gorące brawa dla tych pań. Dział finansowy to pani Teresa Zielińska. Również dziękujemy za pomoc tutaj przy organizacji tego wszystkiego. No często najważniejsza osoba. Często najważniejsza osoba. Tak, w tym przypadku, tak. Pozwolę sobie jeszcze tutaj przekazać również pozdrowienia i oczywiście życzyć dużo, dużo zdrówka dla pani Wiesławy Janiszewskiej, która jest na chorobowym. Ściskamy mocno i oczywiście również brawa dla pani. No oczywiście wciąż powitania trwają, witamy wszystkich państwa, tych, którzy się licznie zgromadzili w Domu Kultury, ale także witamy tych, którzy zasiadają przed komputerami, telewizorami, może telefonami nawet. Także jeżeli państwo macie taki moment, to teraz ja też tu dzierżę telefon, można śmiało jeszcze zalajkować, wysłać linka, tak żeby wieści o tak fenomenalnej imprezie, jaką jest Wesoła Nutka tutaj w Łasinie, rozniosła się po całej Polsce i nie tylko. I nie tylko, oczywiście. Kochani, wysyłajcie, lajkujcie, ale także i komentujcie. Wszystkie komentarze tam realizator mówi, że wyświetli gdzieś tam na naszej stronie. Będzie to wyświetlane też na transmisji na żywo, na tak zwanym live streamie. Ja teraz sobie szybciutko pozwolę jeszcze przedstawić naszych promotorów tutaj tej imprezy, ale zanim to nastąpi, to powitam wielką radością, z wielkim szacunkiem burmistrza miasta i gminy Włosinie, pana Rafała Kobylskiego, człowieka otwartego na kulturę. Witamy serdecznie. Oczywiście dodam tutaj, że pan burmistrz objął nasz festiwal patronatem honorowym, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Witam przewodniczącą, panią radną, przewodniczącą edukacji, kultury i sportu, zabezpieczenia pewnego, panią Małgorzatę Struk, taka pełna nazwa, moi kochani. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Łasinie, panie Małgosiu, witam serdecznie. Witam również pana Michała Żmijewskiego, przedstawiciela właśnie i tutaj posła na Sejm Rzeczpospolitej, który również objął patronatem honorowym naszą imprezę, czyli pana posła Mariusza Kałużnego, pan Michał Żmijewskiego. Witamy serdecznie. I w żaden sposób nie pominiemy również zacną osobę, która zasłużyła się też również w ocenach tutaj państwa pociech, młodzieży, dzieci. Jest tutaj pan Czesław Jędrzejewski. Gorące brawa. Witamy serdecznie. Tutaj chciałam tylko dodać jeszcze, że w jury był Aleksander Pałac, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że będzie fragmenty oglądał. Wielkie brawa. Brawo, brawo. Serdecznie dziękujemy.
tej chwili na scenę zapraszam niezwykle ważną osobę i przemiłego człowieka, pana burmistrza miasta gminy Łasin, pana Rafała Kobylskiego. Serdecznie poproszę o brawa. I poprosimy o kilka słów. Dobrze. Słuchajcie, kochani, serdecznie was witam również tutaj właśnie w Łasinie, w naszym Domu Kultury, gdzie właśnie jak co roku mamy tak piękne przedsięwzięcie jak Wesoła Nutka. Wszystkich w szczególności witam gości. Słuchajcie, mamy dzisiaj 1 maj, piękne ciepło was przywitało tu w Łasinie. I co? Myślę, że emocje nadal trwają, bo to, co się działo w piątek, to było mega. Dzisiaj, no wiadomo, są osoby już tylko, że tak powiem, z tej ścisłej czołówki. I słuchajcie, wiem, że jesteście na pewno podekscytowani, niecierpliwieni, ale lada chwila, lada moment okaże się, kto jest najlepszy, kto może jest bardzo dobry, a za rok będzie jeszcze lepszy. Słuchajcie, pamiętajcie tylko jedno, nigdy nie poddawajcie się. To mówię za każdym razem do młodzieży, do dzieci, do wszystkich, którzy po prostu walczą w jakiejkolwiek dyscyplinie. Będzie to sport, śpiew, będzie to poezja, cokolwiek. To, że występujecie, to już jest dla was wielki sukces i możecie się czuć dumni, że reprezentujecie siebie, szkołę, po prostu jesteście tu i teraz na scenie. I pamiętajcie, nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeń, realizujcie je zawsze do końca, bo po prostu nie wolno odpuszczać. Kochani, życzę wam dobrego dzisiaj tutaj czasu, spędzenia właśnie w Domu Kultury, w Łasinie. Być może po imprezie mamy pyszne lody na ulicy Kościuszki, tradycyjne. Państwa, to jest cukiernia, lodziarnia państwa Trojanowskich. Tu kawałek, zapraszam nasze, lody z mojego dzieciństwa, słuchajcie. Płaci naszego. Burmistrz. Dziękuję. Nie, proszę poczekać. Nie, oczywiście. Żartom nie będzie końca dzisiejszego dnia, ale jedną rzecz chciałam Państwu powiedzieć tutaj, kłaniając się Panu Rafałowi, ponieważ faktycznie obejrzał wszystkich uczestników w piątek. I ja jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie zawsze burmistrz podziwia i ogląda wszystkich, za co bardzo dziękuję i cieszę się, że ta impreza stała się imprezą ogólnopolską, a nie tylko regionalną. Brawa dla Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, Pani Ludmiło, wobec tego my znikamy ze sceny, bo dzisiaj przewodnictwo nad naszą imprezą obejmuje Pani Ludmiła Małecka, przewodnicząca jury 10. Festiwalu Wesoła Nutka Łasin 2023. My uciekamy na dół, będziemy rozkoszować się cudownymi głosami dzisiaj naszych laureatów. Pani Miłko, niech Pani czyni swoje powinność. Dziękuję. Jakie to typowe, że mężczyźni zawsze uciekają, prawda, Szanowni Państwo? Najpierw robią burzę, festiwal, a potem znikają. Ale mam nadzieję, że to tylko chwilowo, bo jeszcze się na pewno pan dyrektor pojawi na tej scenie, a w tej chwili przenosi się za konsoletę, ponieważ będzie odpowiedzialny za światło i za dźwięk. Także jeszcze raz brawa dla pana dyrektora. Kochani, zanim ogłoszenie wyników, czas na tych najlepszych. Czas, abyście posłuchali, co się wydarzyło w piątkowy piękny też dzień, bo muzyczny. Dzisiaj święto pracy, pierwszy, ale nasza praca jest cudowna, bo możemy ją właśnie w ten sposób spędzić, słuchając naprawdę bardzo dobrych wokalistów. Myślę, że w przyszłości Państwo usłyszycie o nich na estradach największych tego kraju i nie tylko. Na samym początku usłyszeliśmy Rajskie Nutki i tu brawa jeszcze raz dla wykonawców. I to była autorska piosenka o czereśniach. Czas teraz na drugą finalistkę naszego 10. Festiwalu Piosenki Wesoła Nutka. Jest to mieszkanka Łasina, śpiewała w kategorii drugiej, Milena Rogowska. Zapraszam serdecznie. Milena zaśpiewa piosenkę Wszystko to. Brawa. Raz, dwa, trzy.
padzie szare dni, pełne nut. Na stole resztki spraw, dawny ból. Wszystko to chcę dziś ubrać w melodię. Wszystko to chcę dziś. Jaki wybrać cel? Gdzie postawić krok, gdy na drodze wciąż spotykasz manekinów pusty wzrok? Nie ma siły zdać egzamin życia na następny rok. Wszystko to melodię, żeby żyć i móc śnić swoją melodię. Wszystko to chcę dziś ubrać melodię. My również bardzo dziękujemy. Milena Rogowska, mieszkanka Łasina. To tak na bis, żeby te dźwięki zostały. Czy to ja te dźwięki wydaję, panie Marku? Mikrofon, dobrze. O, okej. Zapraszam teraz tutaj mieszkankę Bydgoszczy, pannę Zuzannę Kubacką. Jest i ona, brawa, poproszę. Śmiało, śmiało. Zuzanna z Bydgoszczy, maleńki wywiadzik będzie, także się przygotuj. Panna Zuzanna, zapraszam. Zuzanno, nie będę pytała Mileny o to, jak się mieszka w Łasinie, bo wiem, że wspaniale. Czy ty miałaś chwilę czasu, żeby zobaczyć miasto albo przejść się uliczkami Łasina? No, w sumie to szłyśmy tylko tu w najbliższej okolicy, więc... Jak ci się podoba miasto? Mi się bardzo podoba. Czy zaprosiłabyś tutaj innych śpiewających z całej Polski? Oczywiście. No, oczywiście. Nie boimy się konkurencji, prawda? Tylko zapraszamy. Dokładnie. Bydgoszczanka, panna Zuzanna Kubacka, zaśpiewa dzisiaj... Enchanted Melody. W takim razie serdecznie państwa zapraszam do wysłuchania. Zuzanna Kubacka. Thank you.
Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, I'm coming home, wait for me. Bydgoszczy. Zuzanna startowała w najstarszej czwartej kategorii. Szanowni Państwo, Oliwia Wieczorek przyjechała do nas aż z samej Piły, czyli kawałek trasy musiała przebyć. No kawałek, to chyba brawa się należą. Zapraszamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile jechałaś do nas? Około 200 kilometrów, 2,5 godziny. 2,5 godziny, no to jednak troszkę. Jak ci się podoba Łasin? No jeszcze nie miałam okazji pozwiedzać, ale mam nadzieję, że jeszcze będę mogła. Ale czy możesz nam teraz tu obiecać, że przejdziesz się uliczkami tego wspaniałego miasteczka? Tak. Dobrze, to my potem to sprawdzimy na kamerach. Wielkie brawa. Oliwia Wieczorek zaśpiewa nam piosenkę Serca Gwiazd. Spojrzyj na samotność gwiazd w bezdenną noc bez dnia. Czy gwiazdy wiedzą, co to lęk? Czy gwiazdy znają strach? Serca gwiazd, twardy lód, pod żarem schowany szklany kłód. Serca gwiazd, twardy lód, pod złotym morzem ognia lęk się czai, tak jak zbrodnia. Serca gwiazd, diament trzon, świeć gwiazdo samotna, blask swój chroń. Chroń swój chód, dobrze wiesz, że miłość znaczy śmierć. Tak łatwo spłonąć od kłamstw, tak łatwo spłonąć od prawd. Lecz najokrutniej jest żyć samotnym sercem gwiazd. Serca gwiazd, twardy lód, pod żarem schowany szklany chód. Serca gwiazd, twardy lód, pod złotym morzem ognia lęk się czai, tak jak zbrodnia. Serca gwiazd, diament trzon, sieć gwiazdą samotna, blask swój chron. Chroń swój chód, dobrze wiesz, że miłość znaczy śmierć. Tak
końcu chód. Samotnie znaleźć kres serca gwiazd, twardy lód. Pod żarem schowany szklany chód. Serca gwiazd, twardy lód. Pod złotym morzem ognia lęk się czai. Takie zgodnia serca gwiazd, diament szon. Sieć gwiazdą samotna w lasy koń. Końcu chód, dobrze wiesz, że miłość znaczy śmierć. Dziękuję. Oliwia Wieczorek, my też bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, mieszkaniec Łasina, trochę potrwa zanim dojdzie na scenę, ale już go teraz zapraszam, Olivier Derda. Zapraszam, zapraszam. A mówię, że troszkę potrwa, ponieważ to jest sportowiec. No i tak się składa, że zawsze jak jest wolny wieczór, to sportowcy mają mecz. No i w tym meczu właśnie kostka nie wytrzymała uderzenia, ale chcę Państwa poinformować, że to był strzał prosto do bramki i gol był. Także wielkie brawa. To może się zdarzy. Olivier Derda z Łasina reprezentował kategorię czwartą, a w jego wykonaniu tu i teraz usłyszymy piosenkę Bo jesteś ty. Olivier Derda. Raz, raz. Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz, a dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań już. Jesteś ty.
zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś ty. Zawsze tu bądź, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że bo jesteś ty. Więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań już. Oliwier Darda, nóżka prawie cała. Może ty lepiej śpiewaj, a nie graj. To może w ten romantyczny klimat nas tutaj przeniosłeś. Zapraszam na scenę Aleksandrę Antczak. Zapraszam cię, Olu. Ola przyjechała z Bydgoszczy, czyli nie tak daleko, ale z pięknego miasta, gdzie znajduje się Wyspa Młyńska. Śmiało, Olu, ten mikrofon jest dla ciebie. Te krzyki to też dla ciebie aplauz, poproszę. Olu, czy jesteś gotowa? No chyba tak. Chyba tak. Artystka mówi, że chyba tak. Jak mówi, że chyba, to na pewno jest gotowa. Aleksandra zaśpiewa piosenkę zatytułowaną Między nutami. Rozwieszam hamak pomiędzy nutami, pośród melodii błogo leżę. Tak mogę trzymać dniami, godzinami, bo w magię świata dźwięków wierzę. Tu proste sprawy się nie krzywią i nie stygną ciepłe słowa. Tu szklanka do połowy pełna i zawsze większa jest połowa. Tu zawsze dobry jest dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc. Tu nawet można dotknąć ciszy, nigdy nie jest wcześniej rano. Tu proste sprawy się nie krzywią i nie stygną ciepłe słowa. Tu szklanka do połowy pełna i zawsze większa jest połowa. Tu zawsze dobry jest dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc. Tu nawet można dotknąć ciszy i nigdy nie jest wcześnie rano. Rozwieszam hamak pomiędzy nutami, muzyka czule mnie kołysze. Niewinnie bujam młodymi myślami i tylko to, co chcę, usłyszę. Rozwieszam hamak pomiędzy nutami, czuję się błogo i bezpiecznie. Nakrywam głowę kocem z marzeniami. W hamaku mogę leżeć wiecznie. Tu proste sprawy się nie krzywią i nie stygną ciepłe słowa. Tu szklanka do połowy pełna i zawsze większa jest połowa. Tu zawsze dobry jest dzień dobry,
dobry wieczór i dobranoc. Tu nawet można dotknąć ciszy, nigdy nie jest wcześnie rano. Tu proste sprawy się nie krzywią, nie stygną ciepłe słowa. Tu szklanka do połowy pełna, zawsze większa jest połowa. Tu zawsze dobry jest dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc. Tu nawet można dotknąć ciszy i nigdy nie jest wcześnie rano. Aleksandra Antczak z Bydgoszczy. My również dziękujemy. Nadia Pankowska z Łasina. Nadia, zapraszam Cię teraz na scenę. Oczywiście mieszkańcy Łasina są i wspierają Cię bardzo mocno. Nadia reprezentowała najmłodszą kategorię. Jest dobrze, radzimy sobie z mikrofonem. Podejdę, pomogę, ale może jednak... Dobrze, pomogę troszeczkę. To nie było łatwe, proszę bardzo. Wielkie brawa dla Nadii. Nadio, moja droga, ja mam tylko do ciebie pytanie jedno. Czy ty chodzisz na lody, te, o których wspominał pan burmistrz? Tak. A jaki jest twój ulubiony smak? Miętowy. Miętowe lody to musi być przepyszne. Czy mogłabyś teraz z tego miejsca zaprosić wszystkich z całej Polski, żeby przyjechali do Łasina? Tak. No to powiedz, zapraszam serdecznie do Łasina. Zapraszam serdecznie do Łasina. Oczywiście, że tak. A Nadia zaśpiewa piosenkę zatytułowaną Puszek Okruszek. Pies cztery łapy ma.
Dziękuję. My również dziękujemy. Tak, wielkie brawa, oczywiście brawa się należą. Nadia z Łasina. Muszę Państwu powiedzieć, że podglądałam tutaj i jak Nadia zaczęła śpiewać, to ogromnie wzrosła oglądalność. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są przed odbiornikami telefonów, smartfonów, telewizorów. I te brawa teraz są dla tych, co właśnie oglądają. Szanowni Państwo, czas na mieszkankę świecia. O, jest już gotowa. Zapraszam na scenę. Emilia Pilińska. Oczywiście ze Świecia nad Wisłą, bo gościliśmy też wielokrotnie śpiewających wokalistów ze Świecia nad Osą, ale Emilka reprezentuje Świecie nad Wisłą. Zaśpiewa piosenkę zatytułowaną Czemu nie tańczę na ulicach? Emilia Pilińska. Emilia Pilińska ze Świecia nad Wisłą. Ponieważ ja cały czas jestem na łączach, chciałam Państwu powiedzieć, że Wisła nas łączy, ponieważ oglądają nas tam, gdzie, no prawie tam, gdzie jest źródło Wisły, w Bielsku Białej. Także pozdrawiamy tych serdecznie, którzy są aż tak daleko.
Przed nami Lena Paczkowska. Zapraszam cię, Leno, na scenę. Jest. Jest i ona. Lena reprezentuje miejscowość Gruta i kategorię drugą. Jest jej bardzo wesoło i dlatego właśnie wybrała piosenkę o tym tytule. Wesoło mi. Wielkie brawa. Pogodę ducha w sobie mam i już. Wesoło mi wśród szumu traw, melodię nucę w takt. Wesoło mi wśród szumu fal, swinguję wokół świat. Wesoło mi wśród ciszy drzew, gdy chwytam listek w garść. Długo wiatr, wesoło w głowie ciągle mam. Wiosną zielono w głowie mi, o tak. Ja na to jak na lato wszak. Jesień czy zima, każda pora roku swe zalety ma. Wesoło mi wśród szumu traw, melodię nucę w takt. Wesoło mi wśród szumu fal, swinguję wokół świat. Wesoło mi wśród ciszy drzew, gdy chwytam listek w garść. I nagle skradł go wiatr, wesoło w głowie ciągle mam. A gdy nieraz pojawią się ciemne chmury po kres, nie boję się, bo dobrze wiem, że za chwilę tęcza wyjdzie. Wesoło mi wśród szumu traw, melodię nucę w takt. Wesoło mi wśród szumu fal, swinguję wokół świat. Wesoło mi wśród ciszy drzew, gdy chwytam listek w garść. I nagle, ach, skradł go wiatr, wesoło w głowie ciągle mam. Wesoło w głowie ciągle mam. Wesoło w głowie ciągle mam. Dziękuję. Lena Paczkowska, my również dziękujemy. A przed nami Alicja Maślonik. Zapraszam na scenę. Może przekaż od razu mikrofon koleżance. Tak się łączą właśnie kategorie magicznie mikrofonem. Alicja Maślonik jest z Inowrocławia. Śpiewała w kategorii trzeciej i zaśpiewa dla państwa piosenkę Nic nie może wiecznie trwać. Alicja Maślonik. Zwykły kurz, a jeśli to
kocha mnie przytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak w ogień, wprost w ramiona twe, myślę sobie: nic nie może przecież wiecznie trwać, co odesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. I tylko ci koląca jak cier, a jeśli tak naprawdę jest, wtedy dziwisz się, że tak kocha mnie przytomnie, jakby zaraz świat miał się skończyć. Kiedy pytasz mnie, czemu rzucam się jak w ogień, wprost w ramiona twe, myślę sobie: nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie nam zapłacić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, co zesłał los, trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać, za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić. Alicja Maślonik, bardzo serdecznie dziękujemy. Oprócz tego, że jesteśmy uraczeni wspaniałymi dźwiękami, chciałabym też jeszcze podkreślić, że te fantastyczne wizualizacje, które Państwo widzicie, to jest dzieło pana Marka. Człowiek orkiestra, odpowiedzialny za dźwięk, za światło, za wizualizację, za porządek na scenie, za gości fenomenalnych. I już czas na... Tak, oczywiście. Dziękuję Państwu. Jesteście najlepszą publicznością w obrębie 100 metrów. Katarzyna Małkiewicz, zapraszam cię, Kasiu, na scenę. Jest. Kostium wyjątkowy, który jest potrzebny do piosenki zatytułowanej Kaczka Dziwaczka. Kaczka Dziwaczka, Głęboczek. Czy to jest daleko? Przepraszam panią bardzo. Tak. Daleko. To ile pani tutaj jechała? Nie wiem. A jak kaczki ze stada się czują? Dobrze. Czyli ta jedna dziwaczka taka dziwna. Tak. Tak. To ja już państwu nie przeszkadzam. Kaczka Dziwaczka. Nad rzeczką, obodem ciotka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera, paprasze oki lasera. Tuż obok była apteka, paprasze mleka pięć deka. Apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, ach nie, tę kaczkę gęś kopnie. Nosiła kardon, a przy tym da przekór kaczką. Czesała się wykałoczką, kupiła raz matku paczkę, by pisać list.
smaczkiem, jadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy pognęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kochasz kaczkę starannie, wie jak należy prytwanie. Klęsy miał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. My też dziękujemy, Kasiu, bardzo dziękujemy. Żeby wszystkie kaczki były takie wspaniałe na tym świecie, to by było cudownie. Kasia sobie świetnie radzi z mikrofonem, Czesio leci jej pomóc. A my czekamy na Olgę Kamińską. Zapraszam cię, Olgo, na scenę. Jest Olga. Olga reprezentuje miejscowość Zawda. Pan Czesio. Panna Olga, wielkie brawa. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest tytuł piosenki, którą zaśpiewasz? No, musisz mi pomóc. No tak, i właśnie to ja muszę teraz Państwu zdradzić, bo... Dwa światy. Dwa światy, no właśnie. Dwa światy. Czy to są światy muzyczne dla ciebie? Tak. Idealne to są światy, prawda? Prawda. Przed Państwem Olga Kamińska w piosence Dwa światy. Czeka sen. Baju baj, baju baj.
Kamińska, bardzo dziękujemy. Zawda. Kinga Wylęgły. Zapraszam cię, Kingo, na scenę. Kinga przyjechała do nas z miejscowości Lipinki Szlacheckie. Właściwie jesteśmy w całej Polsce, od morza aż po góry. Jest i ona. Kinga Wylęgły. Dzień dobry Państwu. Jak się masz? A bardzo dobrze, dziękuję. Czy tobie się udało zwiedzić troszkę to urokliwe miasteczko Łasin? Niestety jeszcze się nie udało, ale z pewnością to zrobię od razu po naszej wspaniałej gali. Obowiązkowo trzeba przejść uliczkami, a potem znaleźć się nad samym jeziorem. Prawda, drodzy Państwo? I znaleźć te przepyszne lody, o których była mowa. Oj tak. A przed Państwem teraz, tu właśnie na tej scenie, Kinga Wylęgły w piosence Nieobecni. Płynącą, wpatrzeni w odbicia swych twarzy. Stoimy milcząco, milcząco. Chcę wiedzieć, o czym marzysz. Chcę wiedzieć, o czym marzysz. O czym marzysz właśnie wtedy. Tak mało wiem o tobie. Do czego się uśmiechasz długą chwilę. Gdzieś już kiedyś pachniało tak sitowie. Tylko ja jedna wiem. Tylko ja jedna wiem. I nie powiem. Nieobecni, nieobecni. Jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Gdzieś już kiedyś taki kolor miała woda. I skąd nagle w twoich oczach światła tyle. Ktoś inny mi tę wodę w dłoniach podał. Nie mogę ci powiedzieć, nie mogę ci powiedzieć. Jaka szkoda, o czym myślisz patrząc w dzień trawy? O czym myślisz patrząc w niebo pociemniałe? Jakie cienie przychodzą, jakie sprawy? To tak boli, niepokoi mi. Ciekawi, nieobecni, nieobecni. Jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Tak trudno. Gdzieś już kiedyś pachniało tak sitowie. Gdzieś już przedtem taki kolor miała woda. To można powiedzieć tylko sobie. Choćbym bardzo chciała, nikomu nie opowiem. Nad wodą stajemy płynącą. Wpatrzeni w odbicia swych twarzy. Stoimy milcząco. Chcę wiedzieć, o czym marzysz, o czym marzysz. Nieobecni, nieobecni. Jesteśmy siebie blisko. Tak trudno, tak trudno powiedzieć sobie wszystko. Tak trudno, tak trudno sobie wszystko. Kinga Wylęgły. Dziękujemy bardzo, Kindze. Życzę ci, żeby odpowiedzi były zawsze bardzo proste, a nie trudne. Julia Kowalska z Grudziądza. Zapraszam serdecznie na scenę. Julia wielokrotnie już uczestniczyła w festiwalu Wesoła Nutka. Miałyśmy okazję się spotkać. Tam jest mikrofon, proszę bardzo. Julia przeniesie nas w świat Disneya, ponieważ wybrała piosenkę Kolorowy wiatr. Julia Kowalska. Ty masz mnie za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz. I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak.
Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Mało wiesz. Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Ty myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych praw. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz te melodie, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie. Skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie. Co wiedzieć masz, skoro ścinasz je? To nie tobie tak się zwierza księżycową noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar. Chłonącym te melodie, co z gór płyną, barwy, które kolorowy niesie wiatr. Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat, tylko świat, nie barwy, które niesie wiatr. Julia Kowalska z Grudziądza. Karolina Pieciak to dziewczyna, która chyba pokonała największy odcinek, aby przyjechać do Łasina. Zapraszam cię, Karolinko, na scenę. Jest. Choć przez moment pomyślałam, że już wróciła do siebie. Żarniki Wrocławskie to miejscowość, z której przyjeżdżała Karolina. Śmiało, śmiało, mocno, tak jest. I dobry. Dzień dobry. Czy to naprawdę daleko? Daleko. Ile kilometrów? No, tata mówił, że ponad 400. 400 kilometrów. No brawo dla taty. Czy cały czas prowadził sam? Czy tato sam prowadził samochód? Tak, ale mama była obok. Także zagadywałyśmy go co jakiś czas. W tym momencie chciałam serdecznie podziękować wszystkim tym rodzicom, którzy tak z zaangażowaniem wożą po całej Polsce swoje pociechy, ale także opiekunom, którzy dobierają piosenki, którzy pracują z wami, bo tak naprawdę ten sukces tutaj na scenie to potem jest tak, że parę osób za tym sukcesem stoi. Czyli rodzice, czyli instruktorzy, wokaliści. Brawa dla was. Dołączasz się. Tak jest. Z kim ci tak będzie źle, jak ze mną? To oczywiście tytuł piosenki. Przed państwem Karolina Pieciak. Oszukiwałeś mnie,
dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną. Nie! Może to lepiej, po co dłużej grać, gdy polska kuchnia i to ciało cię przestało brać. Byliśmy zbyt sentymentalni, krótko przyciąłeś ten głupi melodramat. Nad miastem świt, na stole kwit z chemicznej pralni, z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz, zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? Przy której zdam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mój chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłaby na zbity łeb. W końcu pal sześć. Nie jestem winna, że byłeś taki, a nie byłeś w moim stylu. Twój beret bask, twych oczu blask zabierze inna. Lecz nim zabierze, pomyśl chwilę. Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia? Kto blady świt, noce bezsenne tak ci zatruje jak ja? Przez kogo w pół się golić przerwiesz? Na deszcz wybiegniesz, zarośnięty zły. Kto będzie zdrowie miał i nerwy na takie zero jak ty? I w którym z miast, przy której zdam, tak będziesz cierpiał, będziesz taki całkiem sam. Jak zagrać chcesz kolejną z ról, kto się da nabrać na twój ból? Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? I kogo rzucisz tak jak mnie któregoś dnia? Kto będzie czekał w noc bezsenną? Ty wiesz, że ja. Dziękujemy bardzo Karolinie, życząc, żeby taki mężczyzna zawsze na ciebie czekał. Kto wie, co się wydarzy. Ewa Gorczyńska z Wąbrzeźna zaraz pojawi się na tej scenie. Ewa reprezentowała kategorię trzecią i zaśpiewa piosenkę Mruczy winyl przed państwem. Ewa Gorczyńska.
wprowadzi hipnotyczny trans. Wychowi na złość, to zdobrze życie nam w drodze spełniania potrzeb. Chodzi o to, by doszedć mruczy winy, tak jak kot w rytm nocy wielkich miast. Ponoć inna krew i fałsz uczucia studzą z uwagi na najwyższy czas. Te sekundy są dla nas. Ról emocji wyrwanych z ram w całokształcie ucieka coś, cóż, nie każdy moment lubi być sam. Nuczy winyl tak jak kot, hipnotyczny trans. Wychowi na złość, to dobrze życie nam w drodze spełniania potrzeb. Chodzi o to, by doszedć mruczy winyl tak jak kot w rytm nocy wielkich miast. Ewa Gorczyńska. Dziękujemy bardzo. Zespół No Name teraz zapraszam na scenę. Zespół, który tutaj pracuje w tym Domu Kultury. Pan Marek wchodzi na scenę. Zespół No Name. Twórca. Zespół No Name, poczekaj jeszcze na dole, bo musimy tutaj zainstalować się technicznie, że tak powiem. Pani Miłeczko, tutaj zapraszam do mnie. Jak wrażenia z tegorocznej gali? No właśnie siedziałam w kulisach i tak sobie myślałam, że obserwuję ten festiwal od wielu lat, może nie od samego początku, ale jest to jedyny przypadek, że czas sprzyja, bo na przykład czas, jak spoglądam w lustrze, to tak wiadomo, co się dzieje, ale festiwalowi czas sprzyja. Ten festiwal był naprawdę maleńkim. To dziękuję, panie burmistrzu, bardzo miły, bardzo dziękuję. Maleńkim festiwalem, który był imprezą mocno regionalną i rozrósł się do... No, zupełnie się tego, panie Marku, nie spodziewaliśmy, że przyjadą z tak daleka. I ja będę trzymać kciuki i będę namawiała, żeby stał się międzynarodowym festiwalem, skoro już jest ogólnopolskim. Tak, to się zgadza, tak. Przed nami niemałe wyzwanie. Od przyszłego roku myślę, że wejdziemy w tak zwany tryboproces, który pokonaliśmy przez te 10 lat, już zasługuje na to, żeby wreszcie nazwać go ogólnopolskim. Przecież mamy dzisiaj wspaniałą galę, wspaniałych młodych ludzi, którzy śpiewają na niezwykle wysokim poziomie. Możemy się tym chwalić na całą Polskę, jak długa i szeroka, moi drogi, bo przecież dzisiaj przyjechaliście z każdego zakątka naszego Polski, z co my się bardzo cieszymy zresztą. Oczywiście, że tak i dziękujemy wam, że spędzacie z nami tę majówkę, bo przecież nie ma nic lepszego, jak w majowy dzień pośpiewać sobie. Przy okazji, panie burmistrzu, to przecież wspaniale sprzyja promocji naszej małej ojczyzny. Gmina, miasto i gmina Łasin. I my jako gospodarze dzisiaj zamieniamy się tak naprawdę w taką malutką stolicę muzyczną, artystyczną, gdzie gościmy naprawdę wspaniałych młodych artystów, którzy rokują na przyszłość naprawdę na bardzo wysokim poziomie, prawda? Ja jeszcze jedną rzecz obserwuję, że ponieważ pojawiają się tu osoby, które... Parę lat temu na przykład byli w pierwszej kategorii, dzisiaj są już w czwartej, a może nawet w piątej kategorii, tam gdzie zespoły. I oni dorastają razem z tym festiwalem, rozwijają się, korzystają z piosenek swoich starszych koleżanek, a myślę, że od tych najmłodszych mogą się ci starsi uczyć. I ten festiwal naprawdę wchodzi w rangi
profesjonalnych coraz bardziej, nawet choćby z tego względu, że te wizualizacje, które podziwiam naprawdę bardzo szczególnie, wiem, że pan Marek je po nocach robił, ale każdy z was miał indywidualną projekcję ze swoim nazwiskiem. Może czasami to nazwisko było inne niż... Nie, tak nie było. Panie Marku, czy pan coś zaśpiewa? W tym roku niestety jeszcze nie, aczkolwiek pokusa jest. Dobrze. Chociaż mamy galę 10. jubileuszowego festiwalu, te 10 lat naprawdę minęło bardzo szybko. Jak wyglądał pierwszy festiwal? No właśnie, ja jestem w takim wieku, że już mam prawo zapomnieć, jak to wyglądało wcześniej. Wiem, że to były malutkie kroczki. Było to, o ile pamiętam, to był... Właśnie, tutaj pana Romana Fiberga pozdrawiamy, również z Bydgoszczy, który wszedł w tak zwaną naszą współpracę, bo my robiliśmy to tak zwane kwalifikacje do Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Piosenki Awans i debiut Żnin 2000, no znaczy 2000, no wtedy był chyba 2000, o ile 10 lat do tyłu, to 2013 rok, bo tak to się na to zapowiada. Ale panie Miłko, dobrze, historia historią, ale my dzisiaj chcemy rozkminić, bo tam słyszę, ciekawe, śpiewa. Ciekawe. Tak. Tutaj, szanowni państwo, mamy wykaz osób, które śpiewają, prawda? I próbują rozszyfrować. Ja nie mam werdyktu. Proszę, nie, oczywiście. Werdykt jest w naszych sercach, w naszych głowach. Ja też nie znam werdyktu, bo najważniejsza jest ta statuetka drewniana, to jest Grand Prix, ufundowane przez naszego promotora tej imprezy, pana burmistrza miasta i gminy Wołocinie. Grand Prix to jest jedyna taka statuetka, szanowni państwo, na całym świecie, można powiedzieć, nie tylko w Polsce, bo jest to absolutne rękodzieło wykonane przez znakomitego artystę rzeźbiarza. Tutaj, czy możemy się domyślać, panie Miłko, bo to wy, bo tak naprawdę wy budowaliście, jurorzy, ten program na dzisiejszą imprezę. Czy można tutaj jakoś rozkminić, kto dostał pierwsze, drugie, trzecie miejsce? Szanowni państwo, ja muszę powiedzieć, że to nie jest bardzo niewdzięczna rola zasiadać w jury, a jeszcze być przewodniczącą jury, ponieważ wszystkie dzieciaki zaśpiewały świetnie. Może ktoś miał gorszy dzień, może ktoś miał fenomenalny dzień. Tu już no-name'y wchodzą na scenę i bardzo dobrze. Brawa, brawa dla nich. Ale jedną rzecz chciałam powiedzieć jeszcze, że tak naprawdę te nagrody zawsze i ocena jury jest bardzo subiektywna. Najważniejsze jest to, że przyjechaliście, że stanęliście na tej scenie, że istniejecie w tym środowisku muzycznym, że pokazujecie się naprawdę w całej Polsce, że odwiedziliście Łasin, że mogliście tutaj zaśpiewać. Nie zawsze się wygrywa, nie zawsze jest się pierwszym. Warto czasami być ostatnim, żeby z tego ostatniego miejsca potem szybciutko wskoczyć na przykład na festiwal do Opola. Tego wam życzę, niech tak się zdarzy. A takie sceny jak ta na pewno będą wam pomagały, bo zdobywacie nieprawdopodobne doświadczenie. Tego nie da wam żadna lekcja, tego nie da wam żaden dyrektor Domu Kultury, jak to, że po prostu pokonujecie własną tremę, pracujecie nad piosenką, pokazujecie ją publiczności. Czy No Name jest gotowy? Już prawie, jeszcze tutaj prawie. Mikrofonik do przodu, jeszcze jeden, tam mikrofon będzie. Proszę bardzo. Kochani, słuchajcie, bo teraz tak, żeby tutaj podsumowując, do naszego przeglądu tego jubileuszowego zgłosiło się ponad 120 osób, uczestników, gdzie na precastingach, tak zwanych wstępnych kwalifikacjach do samego przeglądu przed oblicze jury zakwalifikowało się 70 osób. Nie wszyscy dojechali, mieliśmy po drodze też taki przypadek, że jedna rodzina uległa wypadkowi drogowemu. Nic na szczęście złego się nie stało, no niestety nie dojechali. Przy okazji pozdrawiamy serdecznie, oczywiście zapraszamy w przyszłym roku na tak zwany szał jedynek, czyli magiczną jedenastkę. To będzie już ogólnopolski? No nie każdy będzie mógł przyjechać, ponieważ limit wiekowy jest do 18 roku życia, także spieszcie się, przyjeżdżajcie, póki macie 18 lat, tak jak my z panem Markiem. Tak jest. Ale podsumowując, moi drodzy, po przesłuchaniach tylko 30 osób, w tym dwa zespoły, tak naprawdę dostały się jako laureaci nagród. Także dzisiaj jesteście tutaj z nami. To jest wielki już sukces, moi kochani. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że... No, że wszyscy dojechali przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, prawda? Tak, dziękujemy wam bardzo jeszcze raz tutaj z desek tego, chciałam powiedzieć, teatru, bo także teatralne rzeczy się tutaj dzieją. Nie tylko piosenka króluje na scenach tutaj Domu Kultury w Łasinie, ale także teatr. Panie Marku, czy możemy? Oczywiście.
Pani Patrycjo, jesteśmy gotowi. Pani Patrycja... Tak jest. Pani Patrycja, która zawiaduje zespołem No Name. No Name oczywiście z Łasina i piosenka Liczę na Ciebie. Gotowi? Kłaniają się wspaniale Państwu i nisko. Nowe pokolenie zespołu No Name. Możecie śmiało zejść na widownię, śmiało, śmiało. Szanowni Państwo, i teraz ten moment, na który pewnie wszyscy bardzo mocno czekamy, czyli werdykt. Ten werdykt jest w posiadaniu pana Marka, czyli pana dyrektora Domu Kultury. Panie Mareczku, czy mogę jeszcze pana zaprosić teraz tutaj na scenę? Brawa dla No Name. Znowu nowe pokolenie zespołu No Name. Kiedyś też byli takimi maleństwami, dzisiaj wyrośli, poszli w świat. A dzisiaj
następna oto jestem. Brygada. Panie Marku, czy pan ma werdykt? Werdykt znajduje się cały czas pani... Nie, nie mam. Nie mam. Ktoś się nie bał i wziął werdykt? Ale słuchajcie, mówimy poważnie całkiem. Nie, mówimy poważnie. Michałku chyba został tam przy konsoli. Czy ktoś z państwa posiada werdykt? Naprawdę nic nie było wykreślane, nic nie było zmieniane. Michałku, czy tam widzisz gdzieś werdykt? A Michał jest tutaj, dobra. Słuchajcie, pani Miłko, ten werdykt krążył po całej sali. Czyli państwo już wszystko wiecie. Mhm. Ale to świadczy tylko o tym, że tak naprawdę ważna jest ta uroczystość. Ważne jest to, że możecie zaśpiewać na scenie. Teraz to, co się zdarzy, jest tylko pewną formalnością, którą i ja mam odczytać, tak? Oczywiście. Dobrze. Pani jest sprawczynią tego zamieszania. Bardzo proszę. Ja? Tak, ja kto oceniał ja? Ja nic nie wiem. Zaczniemy może od najmłodszej kategorii, panie dyrektorze. Zdecydowanie tak. Od wyróżnień. Ale musimy posprzątać scenę. No dobrze, to sprzątanie trwa. Ja chciałam tylko pani dodać... Pani Angeliko, prosimy tu bliżej do nas. Musi pani tutaj nam asystować. Panią Angelikę zapraszamy na scenę. Gorące brawa dla pani Angeliki. Pani Angeliko, pani będzie podawała nam nagrody. Dobrze? My nie będziemy schodzić na scenę. Tak. Słuchajcie, no właśnie, też dużo humoru. Proszę mi oddać być. Ten werdykt. Macham i macham. Bo pan tutaj, dobrze. Ach, te kobiety pana zniszczą, ja panie Marku. Boję. Wyróżnienie. Już? Tak. Jeszcze, aha, to napięcie. Ale państwo chcą iść na majówkę w Łasinie, na lody. Dobrze. To, ale w słowa. To znaczy też chciałabym zauważyć jedną rzecz, że ten Dom Kultury w Łasinie jest o tyle wyjątkowy, że o właśnie, a to bardzo, szczęście. Bardzo drogie mikrofony. Powolutku. Tu pracują naprawdę tylko 3 osoby w tym Domu Kultury, tak naprawdę. 3 czy 4, panie Marku? 4 osoby pracują, czy 3? No tak, no właśnie. Potwierdzam. I to jest tak, że ja tym bardziej szapoba i szacunek. Przejdziemy ponieważ... na środek, bo teraz już możemy. Ale rządzi, jak to o, pan teraz dyrektor. Teraz nas widać. Pani się pięknie mieni, pani Miłeczko. Pan też, ale tam. Dobrze. Szanowni państwo, poprosimy burmistrza na górę do zapraszamy nas. Zapraszamy, panie burmistrzu. Na scenę. I to jest właśnie laureat nagrody Grand Prix. Gorące brawa! Rafał Kobylski. Tak, tutaj bardzo proszę. Może panią Miłeczkę do środeczka weźmiemy, to będzie tak tutaj nam przyjemniej. O. Teraz dobrze? Ja mogę jeszcze 2 słowa? Bardzo proszę. Ja powiem tylko tak. Te lustro, o którym pani mówiła, to chyba jakieś nieprawidłowe było, bo pani wygląda olśniewająco. To za sprawą... I co roku coraz młodsze. Za sprawą tej marynary. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, oczywiście. To co, możemy? Możemy. To zapraszamy wszystkich tych, których wyczytam tutaj na scenę, oczywiście kategoriami. Potem zostańcie chwilkę z tymi nagrodami, żebyśmy mogli zrobić zdjęcie. Właściwie nie my, tylko tutaj pani Karolina. Także czas na kategorię pierwszą, czyli od 7 do 9 lat. Piękna statuetka, wspaniały dyplom i coś, co jest ukryte w tej magicznej torbie z napisem Gmina Łasin, miasto Łasin. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Antonina Ochradecka. Zapraszamy cię, Antosiu, na scenę. Jest, jest, jest. Nie pozwólcie, żeby wchodziła bez braw na scenę. Poprosimy jeszcze Czesia tutaj, panie Czesio, zapraszamy serdecznie, Czesław Jędrzejewski i poprosimy o uścisk dłoni dla artystki i poprosimy cię, żebyś został z nami na scenie. Tak jest. Drugie wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Lucyna Brodzińska. Wielkie brawa. Wręczamy wspaniałe nagrody. Jest i uśmiech, widać szczęście w oczach. Wielkie brawa.
Lucyna Brodzińska. Trzecie miejsce w kategorii pierwszej od 7 do 9 lat otrzymuje Lena Paczkowska. Wesoła od samego ranka. Wielkie brawa, gratulacje. Piękna statuetka od burmistrza. Drugie miejsce. Nadia Pankowska. Oczywiście wielkie brawa, gratulujemy. Piękna statuetka. Tak, wszyscy wiedzą. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Katarzyna Małkiewicz. Nasza wspaniała kaczuszka. Ktoś pod rejestracją napisał, że najfajniejsza kaczka w PL. Gratuluję, to jest super. Wielkie brawa, wielkie gratulacje. Pamiątkowe zdjęcie i kategoria najmłodsza. W tej kategorii nikt nie zakrywa. Dziękujemy wam bardzo. Możecie udać się na widownię. Brawa, brawa, brawa. Pierwsza kategoria. Przypominam państwu od 7 do 9 lat. No i czas na nagrody w drugiej kategorii, od 10 do 12 lat. Tutaj mamy troszkę więcej wyróżnień. Oczywiście wyróżnienia są równoległe, ja po prostu w kolejności losowej. Wyróżnienie w tej kategorii drugiej, 10-12, otrzymuje Małgorzata Czochra. Czochara. Przepraszam. Małgosiu, jesteś. Brawa, brawa, brawa. Uścisk dłoni burmistrza. Piękna statuetka. Gratulujemy. Wyróżnienie, tak, brawa, brawa, oczywiście. Wyróżnienie również otrzymuje Julian Rajargiło. Julianie, zapraszamy cię. Widać po oczach, że się nie spodziewał, ale szczęśliwy. Uścisk dłoni jest. Kolejne wyróżnienie wędruje do Mileny Rogowskiej. Chodź, Milenko, zapraszamy serdecznie. Jak widać, bluza No Name jest, czyli również śpiewa w zespole. Bardzo dobrze, cieszymy się. Wyróżnienie dla Leny Bukowskiej. Zapraszamy na scenę. Kategoria 10-12, przypominam. I tu już może zasłonić pana Marka. Gratuluję. Jest statuetka, jest uścisk dłoni. Czas na trzecie miejsce. Trzecie miejsce otrzymuje Oliwia Wieczorek. Oliwka. Idzie, idzie, jest. Brawa! Gratuluję. Wielkie gratulacje, wielkie brawa. Czas na drugie miejsce.
drugie miejsce w drugiej kategorii otrzymuje Julia Kowalska. Gratulujemy, statuetka od samego burmistrza. Czas na pierwsze miejsce. Jesteście Państwo gotowi? Oczywiście, że tak. Olga Kamińska. Pomoc burmistrza, no naprawdę. Zdjęcie poprosimy, czyli dajcie kroczek do przodu i troszkę bliżej pana Marka, tak jest. I dziękujemy bardzo, zapraszamy Was na widownię. Kategoria trzecia. Oczywiście rozpocznę od wyróżnień. Tutaj w tej kategorii troszkę jest tych wyróżnień, ponieważ też była to najliczniejsza grupa i muszę przyznać, że chyba najmocniejsza muzycznie. Wyróżnienie w tej kategorii 13-15 lat otrzymuje Nadia Jasińska. Gratulujemy. Wyróżnienie otrzymuje także Julia Heba. Wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Antczak. Brawo, oczywiście. Wyróżnienie również wędruje do Kingi Kamińskiej. Jest Kinga. Brawo. Gratulujemy serdecznie. Wyróżnienie w trzeciej kategorii 13-15 otrzymuje Zosia Baranowska. Wielkie brawa dla Zosi. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje również Alicja Maślonik. Gratulujemy. Ostatnie wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Laura Woźniak. Gratulujemy. Ja troszkę może tutaj się przemieszczę. Czas na trzecie miejsce w tej kategorii. Zaraz was dziewczyny odsłonię, ale trzecie miejsce przeczytam z radością. Ewa Gorczyńska.
Ale szczęście na twarzy. Jak miło. Super. Brawo. Może tam koło pana Czesia. Zaraz was odsłonimy wszystkich. Drugie miejsce w trzeciej kategorii, 13-15 lat, otrzymuje Emilia Pilińska. Wielkie brawa. Gratulujemy. Pierwsze miejsce w tej kategorii otrzymuje Kinga Wylęgły. Wielkie brawa i gratulacje. No i czas teraz na zdjęcie. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na widownię. To była kategoria trzecia, 13-15. Takie dojrzałe te dziewczęta w tej kategorii. Cudownie. Kategoria czwarta, 16-18 lat. Oczywiście rozpoczynam od wyróżnienia. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Magdalena Żulczyk. Gratulujemy. Drugie wyróżnienie, tak brawa, brawa, otrzymuje Mariusz Kretkowski. Jest Mariusz, podąża na scenę. Brawa, brawa, oczywiście. Wielkie brawa i gratulacje. Trzecie miejsce w czwartej kategorii otrzymuje Olivier Derda. I jego chora nóżka. Ale jak to mówią, do wesela się zagoi. Chyba, że to już jutro. To trochę gorzej. Uścisk dłonie dyrektora, burmistrza. Najlepszego muzyka w Łasinie. Drugie miejsce wędruje do Zuzanny Kubackiej. Jest radość, jest. No i pewnie państwo się domyślacie, bo jesteście wspaniałą i inteligentną publicznością, że bardzo daleko pojedzie pierwsze miejsce, ponieważ to pierwsze miejsce wędruje do Karoliny Pieciak. Jaki uśmiech uroczy. Jakie szczęście, cudownie. Statuetka i szczęście, tak. Poprosimy teraz do zdjęcia. Dziękujemy, zapraszamy na widownię i gratulujemy serdecznie.
No, nie wiem, kto z was jeszcze będzie mógł przyjechać w przyszłym roku, ponieważ ta kategoria jest do 18, ale może po rozmowie z panem burmistrzem i panem dyrektorem troszkę przesuniemy ten czas, troszkę tak tę kategorię tak do 20 może, panie dyrektorze? Pomyślimy, oczywiście, że tak. Została nam kategoria, to nie koniec nagród, nie myślcie, jeszcze trochę ich jest. Piąta kategoria to były zespoły wokalne i tutaj jury przyznało tylko jedno pierwsze miejsce i to jest zespół No Name. Chodźcie śmiało na scenę. Łzy wzruszenia widzę, ale uśmiechy bardzo prawdziwe i cudowne. Super, nie? Brawo wy, brawo. Zespół No Name, Łasin, Polska! I poprosimy o wspólne zdjęcie. Statuetkę można dać jeszcze wyżej, żeby było ją widać. O właśnie, w końcu to pierwsze miejsce. Gratulujemy wam serdecznie. Pracujcie dalej. Jedźcie w świat. Z piosenką na ustach oczywiście, tylko i wyłącznie z zespołem No Name. I zapraszam was na widownię. Śmiało możecie zejść na widownię. Zostały jeszcze nam dwie właściwie najważniejsze nagrody, ponieważ jest to Grand Prix i nagroda dyrektora festiwalu, 10. jubileuszowego festiwalu Wesoła Nutka. I teraz panie dyrektorze, która nagroda pierwsza, czy też pana nagroda, czy pana? To ja bardzo poproszę o... To może ja podtrzymam tym razem mikrofon, a pan odczyta, panie dyrektorze. Z ogromnym drżeniem serca, kochani, przesłuchałem wszystkie wykony, chociaż nie byłem obecny przez jakiś czas tutaj z wami, jednakże przez cały czas rejestrowaliśmy na kamerze wasze tutaj wzmagania artystyczne i wyłoniłem jedną osobę, która mnie mega zachwyciła swoją inteligencją sceniczną, niezwykłym warsztatem wokalnym, wspaniałym głosem, dykcją, wszystko to, co się łączyło, a przede wszystkim, kochani, świadomością tego, co robiła. Tą osobą postanowiłem tę osobę nagrodzić nagrodą dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. I tą osobą jest Kinga Wylęgły. Gorące brawa! Nagroda dyrektora festiwalu wędruje do Kingi Wylęgły. Dyrektor po prostu ma sentyment do tego imienia. Nie, faktycznie. Wielkie gratulacje. Właściwie chyba najcenniejsza nagroda od dyrektora, od gospodarza tej imprezy, czyli Wesoła Nutka i Kinga Wylęgły. Nagroda dyrektora, jeszcze raz przypomnę. Oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa, prezenty. Cudownie. Szanowni Państwo, rękodzieło w postaci tej fenomenalnej statuetki z nutką, która jest ufundowana przez burmistrza miasta Łasin. No i cóż, to może tak na 3-4 razem. Dlaczego na 3-4? Dlaczego ta nagroda? A może to, co przypomina ta rzeźba? Niezwykłą nutę? A jest niezwykła nuta, jaka może być? Rajska nuta, dokładnie! Grand Prix tego
10 naszego jubileuszowego festiwalu Wesoła Nutka Łaśnie 2023 trafia w ręce Rajskich Nutek. Gorące brawa! Pani Kasiu, zapraszamy do nas. Rajskie Nutki, kochani, jako jedyni na tym festiwalu zaprezentowali swój utwór, autorski utwór muzyczny. Serdecznie dziękujemy. Gorące brawa, kochani, to jest Grand Prix! Oczywiście wielkie brawa, zespół Rajskie Nutki. Ja chciałam jeszcze tylko dodać, żeby jak będziecie Państwo, a wierzę, że wrócicie do tego nagrania i będziecie oglądali, żebyście zwrócili uwagę na perkusistę. Wielkie brawa dla niego. Przykuł uwagę nie tylko muzyków, ale także myślę tutaj dziewcząt. Dziękujemy pani profesor, gratulujemy i wielkie brawa, Rajskie Nutki. Zwycięzcy 10. jubileuszowego festiwalu Wesoła Nutka. Poproszę was jeszcze troszkę do przodu, żeby jakość zdjęcia była bardzo dobra, żeby po prostu światło złapać, bo was nie widać. Jeszcze dwa kroki do przodu, takie duże kroki. Śmiało, o właśnie tak. A państwa poproszę o wielkie brawa, nieustające. Myślę, że zdjęcie się udało. Gratulując, zapraszam was na widownię. Bardzo dziękujemy Rajskim Nutkom. Niech ten raj muzyczny trwa i te sukcesy też niech trwają. Panie dyrektorze, przekazuję mikrofon. Bardzo dziękuję. Zapraszam panowie tutaj i panie przede wszystkim na środek. Zapraszam serdecznie, jakże inaczej. Szanowni państwo, to był niezwykły finał, niezwykła gala i niezwykły przegląd, festiwal piosenki Wesoła Nutka. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem waszego talentu. To było coś niesamowitego was wysłuchać. Poziom jest naprawdę potężny. To jest coś po prostu niebywałego. W Łasinie zabrzmiały dzisiaj i przez ten ostatni dzień piątkowy przegląd zabrzmiały najpiękniejsze głosy chyba w Polsce. Jestem po prostu wzruszony, podbudowany tym, że w tej młodzieży, w tych dzieciakach tkwi jednak duch nie tylko naszych Polaków, ale też i duch takiego, wiecie, wspaniałego artystycznej rodziny. Jestem z tego mega dumny. Panie burmistrzu, kilka słów na zakończenie. Jeszcze chciałbym też jeszcze coś powiedzieć. Wytrzymajcie jeszcze momencik. Tak, oczywiście. To dzisiejsze wydarzenie, to co w ogóle było wcześniej, bo to nie tylko dzisiaj. Dzisiaj to jest ta śmietanka tak naprawdę, ale ile tu osób było, fantastycznych osób, które zmagają się właśnie i próbują i bardzo dobrze. Ale ja muszę coś powiedzieć, bo pomimo wszystko zawsze jest, nie chciałam tego wcześniej mówić, ale po tych wykonach i tak dalej. I dzisiaj jedna dziewczynka skradła moje serce, bo zabrała mnie w świat, tak, tak. Oczywiście, że tak. No przecież mówię o dziewczynce, a nie o nastolatce. Hello. Słuchajcie, więc jeżeli chodzi o to, zabrała mnie w mój magiczny, dziecięcy świat, była to Nadia Pankowska. Dziękuję ci za to, bo słuchaj, naprawdę, słuchajcie, poczułem się jakbym był dzieckiem. Tak wspaniale to zrobiła i wielkie, wielkie brawa. Poza tym wszyscy byliście wspaniali i słuchajcie, pamiętajcie zawsze, my, Łasin, czekamy na was zawsze z takimi szerokimi ramionami. Kochani, jest nam niezmiernie miło, że tu jesteście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kochani, z tej strony mogę tylko podziękować jeszcze raz promotorom tej imprezy, patronom honorowym, czyli tutaj panu burmistrzowi, składam serdeczne podziękowania. Również na ręce pana posła, na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mariusza Kałużnego, proszę też podziękować za pomoc w realizacji naszego tutaj przedsięwzięcia. Ja tylko dodam, słuchajcie, kiedy jest najfajniejszy festiwal dla organizatorów? To wam powiem kiedy mamy totalną zajawkę. Kiedy jesteśmy tak mocno zakręceni pozytywnie, że robimy to z tak wielką radością, a właśnie ten festiwal tak się organizowało.
czy te wizualizacje, czy te dyplomy, czy oprawy graficzne, cokolwiek tu się działo, kochani, my to naprawdę robiliśmy z wielką radością. Ten festiwal był wyjątkowy, bo nas bardzo cieszył. Bo nas bardzo cieszył. Widzieliśmy, jak rodzice, opiekunowie są bardzo pozytywnie nastawieni do tego. Nie było żadnych pretensji, przepychanych i tak dalej. Byli się wyrozumiali, a to jest bardzo ważne dla organizatorów, bo to, słuchajcie, na nas spoczywa tak naprawdę bardzo ciężka praca i odpowiedzialność. Nie chcemy nikogo skrzywdzić, prawda? Więc brawa dla naszych tutaj rodziców, całych rodzin, całej publiczności. No i przede wszystkim dla was, moi kochani, młodzi artyści. Was jest duch artystyczny. Ta wasza przyszłość jest cudowna. Kochani, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że bardzo serdecznie dziękujemy również jurorom. Jurorom, którzy podjęli się bardzo ciężkiego zadania, jakim było ocenienie tych wspaniałych głosów. To był pani Ludmiła Małecka, przewodnicząca jury. Mister Czesław Jędrzejewski, nasz lokalny muzyk, człowiek wielu talentów, pasjonata, mecenas artystyczny. Kochani, i oczywiście nieobecne, z wielkim smutkiem. Szkoda, panie Aleksandrze, że pana nie było, ale ogromne brawa również dla pana. Pan Aleksander Pałac, znany juror w całej Polsce. Redaktor naczelny, między innymi dyrektor też i producent z Telewizji Polskiej S.A. z Warszawy. Kochani, gorące brawa dla naszych jurorów. I teraz pozwolimy sobie podejść tutaj z panem burmistrzem i powiedzieć, 10. festiwal piosenki Wesołej Nutka Łasin 2003 uważamy za zamknięty. 2023. O Boże. Pozdrawiamy wszystkich, co są z drugiej strony kamer, tego oka magicznego. Buziaczki dla was, wracajcie bezpiecznie do domu i nieście dobrą nowinę. A te lody, słuchajcie, to na rynek ulica Kościuszki. Jakby co, kochani? Panie Marku, dziękuję bardzo. Również. Mega, co nie? Fajnie. Naprawdę. Super. Cudownie. Czesio.